Cześć, siemaneczko, witajcie 4 lipca, czyli w Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych. A ze mną Tomek, którego dawno nie było. Cześć. Na kanale postanowiliśmy wam pokazać kukurydzę. Na pewno wielu z was naniszczyło tej kukurydzy. U mnie też takie zniszczenie, ale naprawdę nie aż takie duże. Zobaczcie, w tych szerokich liściach halka są takie dziury. Tomek, pokaż tu, zobacz. Zobaczcie. Mamy faktycznie grat tutaj spadł. Patrzcie, pocięta. Tak, ale nie aż tak mocno, żeby tego gradu aż tak dużo mocno nie spadło, ale w ciągu 25 minut, gdzie wcześniej naprawdę nie padało nic, przyszła ulewa, która dała 50 litrów. To są 50 litrów i przez chwilę doiłem krowy w oborze i padać zaczął grad. Popukał chwilę, ale zobaczcie, że już ją pouszkadza. Wiszą farfocle, pocięte te liście są. Ale myślę, że tutaj to w takiej sytuacji to tutaj nic, wejdźmy głębiej. Dzień się naprzewracał. Chciałem wam zobrazować szybko, do Kacpra materiał wyślę, jak ta kukurydza wygląda na ten dzień dzisiaj, na ten 4 lipca. Zobaczcie, tu przewróciło jedną. Czy ten takie ma ulewa i wiatr, wszystko takie, że co 100 metrów leżało drzewo. No stań, Tomek, może przy kukurydzy pokażę, jaka jest mniej więcej, jak ona wygląda. Tumek nie jest wielki, no ale je wygląda. Do małych też nie należy. Do małych też nie należy. No wyciągnij rękę do góry, to będzie widać. O, czyli wyciągniętą ręką Tomek ma tą kukurydzę. Tu jest 5 hektarów i słuchajcie, ta kukurydza nie dostała w ogóle odżywki, co jest na moich polach takim fenomenem, że jest naprawdę ładna. Gdzie niegdzie są troszkę słabsze, ale na przykład dostały 2 odżywki. A tutaj nic nie musiałem stosować i po całej, po glina, nie glina, wcześniej siana 27 kwietnia. No wcześniej, no może nie jest dla niej, to będzie późno, nie? Ale jak na ten rok? Ale możemy zauważyć, zobaczcie, ten grat, nawet chwilowy, wszystkie liście mają tu dziury, pocięte są. Myślę, że to na plon nie powinno, Tomek, wpłynąć, nie? Nie, to są. Także na ubezpieczenie nawet nie ma sensu. To są niewielkie uszkodzenia, więc straty dużej nie będzie. Nie ma sensu składać na ubezpieczalni. Kiedyś w sierpniu też mi tak pocięło, wiesz? Któregoś roku. Tomek, szukasz wiechy? No, może znajdę, nie wiem. 260 V, jak wiecie. Sprawdza się co roku, także co roku siejemy. Jest. Dla zwierzaków, o, ma wiechę. Mamy naszą wiechę. Jeszcze oczywiście kilka liści mamy, więc trzeba chwilę poczekać. Teraz została tej wody naprawdę, to myślę, że ona syknie jeszcze wysoko w górę, zanim ta wiecha wyskoczy. Tak, no bo tu mamy jeszcze kilka liści schowanych, więc ona jeszcze trochę urośnie. Ale właśnie gdyby ten grat taki był mocny, duży i zbił tą wiechę, oczywiście musiałby zbić na wszystkich roślinach, nie doszłoby do zapylenia. Co wtedy wiązałoby się z brakiem kolby lub małą kolbą? Nie ma kolby tak naprawdę. Nie, w ogóle nie ma kolby. Nie dochodzi do zapylenia, to nie ma kolby. Wiadomo, że pyłek musi spaść na znamie. Zobaczcie, jaki było to wiatrzysko. No, słownie to była potęga, że na przykład złamało co niektórą w połowie, gdzie łodyga jest bardzo gruba, nie? Pokaż tam, o, tam jedna i tam druga gdzieś widać. Zobaczcie, jak złamało. Wierzenie przez grat, no. Grat, ale wichura, to była tak potężna wichura. No słuchajcie, zobaczcie, jaki złamał kawał. Była tak potężna wichura, że no zobaczcie, tam daleko są połamane ten. Czubki leżą. Czubki leżą. Tędy prosto, nie? Czubki leżą. Naprawdę potężna. Potężny deszcz. No jeżeli 50 litrów 25 minut, to możecie sobie wyobrazić. Ja myślałem, że będzie gorzej z tą kukurydzą. Ale no tak widzicie, że gdzie niegdzie pochyliło. Gdzie niegdzie gdzieś tam złamało. Ale ona naprawdę jest duża, nie? Która gdzieś tam pochylona, no to podejrzewam, że gdyby miała kolby, byłoby gorzej, bo była cięższa wtedy, nie? Trochę ciężkości byłby tutaj. No jest, te relacje są tutaj tak naprawdę od różnych was i na shortach gdzieś tam na TikTokach, że ich dostaje zdjęcia, że to naprawdę bardzo mocno poniszczyło, nie? Tomek przed chwilą dostał całkiem pociętą przez grat, to naprawdę już będzie problem na zdjęciach. Marysia Andrzej wysłał, pozdrawiam Marysię. Pozdrawiam Marysię naszą. Także takie fale, no gdzieś tam, no, sitka porobiło, ale... Ale to naprawdę ale to nie są nic, duże uszkodzenia. No. To znaczy, powiem tak, no może to dziwnie zabrzmi, ale już wolę te uszkodzenia i że wiesz, że popadał ten deszcz, no, który naprawdę u mnie bardzo potrzebny. Nie przeszkadza mi to, że jej tam tyle uszkodziło, czy którą złamało, bo ta woda, której brakowało bardzo, zrobiłaby większe szkody i braki niż to, nie? Tak, to prawda. No, teraz kukurydza od 8 liścia w sumie ma taki intensywny wzrost, więc
Ona tej wody potrzebuje, wody i jedzenia. Zwłaszcza jak wiecha będzie wyskakiwała, to też tak, woda, nie? Tak. Woda. To jest moment taki newralgiczny, gdzie ta woda jest mega potrzebna po to, żeby doszło do zapylenia. Żeby te pyłki sobie upadły spokojnie na znamiona i żeby doszło do zapylenia. Tak, no, zapylenie jest bardzo ważne. Nie, naprawdę zobaczcie, że tutaj wygląda to dość fajnie. Te kukurydze, wiem, że rozmawiam ostatnio z Kulą, no też są różne. Różne, żeśmy tutaj podejmowali tematy, zwłaszcza o nawożeniu. Jednak fosforan jest najlepszy. No tu tylko zastosowałem ultra 8, jak widzieliście na przesiewie. Nie mówiłem, że to była ultra, bo to ruskie, no, tak? Nie, no. Nie powiedziałem wtedy, bo to był FOPA. No ale to było kupione, wiadomo, w grudniu, więc wtedy jeszcze wojny nie było. No jest posiadkowana, każda liść i tak, ale to mówię. Nie jest źle, także na ten moment, jak co roku kurk się sprawdza, nie? No, myślę, tak sobie, że to będzie, kolby wyrzuci, później to z Tomkiem przyjdziemy, pokażemy jak to. Pokażemy wam. Tak sobie dzisiaj zrobiliśmy taką krótką objazdówkę po polach, żeby zobaczyć. Pójdziemy na słonecznik, pójdziemy sobie, wejdziemy Charlotte, wam pokażemy nowość taką. No kilka takich nowości mamy posianych, więc to też chcemy zajrzeć, zobaczyć, jak to wszystko na chwilę obecną wygląda. Tak jest, a w tym roku też były skrajności, sami wiecie, no dzisiaj też mamy gorąco, 28 stopni chyba, no ale w zeszłym tygodniu było 36. Tak. No i stąd te właśnie chyba takie intensywne burze, zmiana pogody i... Tak, wysoka temperatura ma to do siebie, że... Ona się zwijała, teraz gdzie jest gorąco, ale ma tyle wody, że chociaż przy 30 coś, ona nawet przy takiej wodzie by się pewnie zwijała, myślę. Bo jednak chroni się ten liść przed utratą... Przed wyparowaniem, tak, to prawda, roślina się broni. To jest naturalna bariera ochronna rośliny. Mucha ci dokucza. Ach, lubi mnie. Mucha ci dokucza. Także no, wiadomo, że sam przy brzegu gdzieś to gdzieś tam coś się stygowało, ale ta ziemia jest trochę tu miękka, gąbka. Podejrzewam, że byśmy tu przyszli dwa dni wcześniej, to byśmy tu lgnęli normalnie w tym wszystkim, nie? No tyle, no 50 przez 25 minut, to gdzieś spływało tam nisko na dół, na ten. Tak, niby i rozmawiam z rolnikami, niektórzy mówią, że dali wszystko, jak powinno być, w czasie, w którym powinno być, no i nie działa. Kolega dał i fosforan, i kurzy pomiot, to powinno być rewelacja, na tej rewelacji nie ma. Czy ja już mówię, czy fazy księżyca, czy łapki w kalendarzu nie było? Bo to też jest, wiesz, wszystko też możliwe, jest. No bo jego sąsiad siał, dał połowę nawożenie mniejsze, no. I siał, wiesz, za dwa dni i ma piękną, a on mówi, że ma... No nie jest jakaś, mój, tragedia. Ale różnice są. Ale duża różnica jest. Duża różnica i w kolorze, w kolorze, wiesz, liści, rośliny całej i w ogóle w wielkości. I nawet, no w tym czasie to jest intensywny wzrost, nie? I to widać, jak ona z dnia na dzień praktycznie jest wyższa. Kiedyś wbijaliśmy paliki, to obserwowaliśmy, jak co ileś dzień, dwa, czy dobry artykuł, że tak naprawdę to już 25% chyba zboża Ruscy ukradli Ukraińcom. Dzisiaj nawet jakiś statek Turcy zatrzymali, że było kradzione zboże na ruskim statku, nie? I teraz dzisiaj mają podjąć decyzję, co z tym zrobić. Chyba zajmą mi to, nie? No, i co? Jedziemy na kolejne pole. Tomek szuka, gdzie włączyłem kamerę, jesteśmy na 22R, na klasie ziemi 5:30. Pewnie kolby szuka. Nie, tutaj nie będzie kolby, Krzysiu. A co szukasz? Kolby. No mówię. Kolby. Nie mogę urwać, nie wziąłem do życia. Zobaczcie, też została od gradu. Też liście są dziurawe. A jesteśmy 12 km od Hulka, co byliśmy na tamtym polu, czyli ten gracze tu całym pasem sobie. Erka niższa, wiadomo, tak? O, może to już jest ziarnówka. O, jest kolba. Będzie ładna kolba, co chcesz, nie? No, na chwilę obecną jest bardzo ładna kolba. Kwestia, żeby to teraz utrzymało, żeby była wilgoć. No wilgoci na razie tu, na razie, tutaj jest nie dosyć. Brakuje, to prawda. O, chińska biedronka tam jest, patrz. Jo? No taka kolorowa, i żółta. O, ale faktycznie już mamy ładną kolbę. Także to już dostało. Zobaczcie, mogę sobie przełożyć rękę przez liścia. No, Erka też wygląda dosyć, wiesz, tu są takie jakieś małe place, ale poza tym to jest wina ziemi, nie kukurydzy. Też dostała gradem, jak widzimy. Zobaczcie, tak wygląda R. Chwast jaki został. O czym dyskutujemy politycznie, słuchajcie, ale o polityce wam nie będziemy gadać, bo... No nie. Bo to jest o religii, polityce, to się nie rozmawia. Jesteśmy na słoneczniku, zobaczcie tutaj sobie. To on wejdź, może pokaż, jaki ten słonecznik jest duży. I był regulowany. To jest odmiana jaka, mówiłeś? Tak, jesteśmy na polu, gdzie jest posiana odmiana MAS 83SU.
Faktycznie no ładnie to wygląda. Wyrósł ten słonecznik dość mocno. On był skracany, był regulowany, tak jak Krzysztof mówił. Z tym, że obsada podczas siewu tutaj była 68 tysięcy. Jak zobaczycie sobie, Krzysztof... Musisz schylić tutaj, że podejdę do ciebie. To naprawdę grube łodygi. Zobaczcie, to wygląda. Grube łodygi. Ten słonecznik jest po prostu stabilny. No, tu jest grubsze kukurydzy. Tak, to prawda. I sztywne wszystko takie można by łuk robić. Można, no? Można. No, na chwilę obecną ładnie to wygląda. Widać, że ta roślina jest masywna, jest bujna, nie choruje. No, teraz tylko czekamy, żeby zaczęła kwitnąć. A... Jak ja w zeszłym roku widziałem słoneczniki, nie powiem gdzie, ale się domyślasz, w dużym gospodarstwie produkcyjnym państwowym, to była bida podług tego normalnie. To jest na pół ładne, nawet nie. To jest ładne. To jest ładny słonecznik. Co prawda tutaj też gleba jest klasy czwartej. Tylko to jest taka gleba zadbana, gdzie jest uregulowane pH. Tutaj wcześniej przed plonem była też kukurydza. Ogólnie to pole jest od lat uprawiane bezorkowo. Też tutaj jest duże nawożenie, jak to się mówi, obornikiem kurzym, czyli pomiotem. Pomiotem. Więc no widać, że ta roślina wyrosła. Ale no pomimo tego, że jest bardzo wysoka, jest gruba, jest masywna, więc tutaj nie ma ryzyka, że ten słonecznik nam się połamie, przewróci się. Ale ogólnie bardzo zdrowe i ładne rośliny. W sumie za kilka dni tak naprawdę ten słonecznik będzie już kwit. Co wyobrażę, jakie kapelusze będą piękne tutaj. No będzie ładnie. Będzie ładne, będzie żółto. Za kilka dni zrobi się tutaj na tym polu żółto. Bardzo ładna plantacja. Nie zdradzę lokalizacji, żeby sobie dziewczyny nie przyjrzały zdjęć robić. Też, można. Będzie ładnie. Ładne pole. No naprawdę ładnie to wszystko wygląda. No jest masywne, a w słoneczniku zależy. Ile zostanie tej masy z tego tutaj w glebie, nie? Tak, no właśnie plusem tego słonecznika jest też to, że to jest dobry łamacz monokultury. Osoby, które uprawiają tylko zboże i kukurydzę, no to mają problem z tym zmianowaniem. A tutaj widzimy, że jeżeli się zasiejemy ten słonecznik, raz, że zostawimy dużo masy właśnie w tym, w ziemi, dwa, że to jest roślina, która należy do grupy astrowatych, więc też jest bardzo fajnym łamacze monokultury. Jest to fajny płodozmian tak naprawdę. Zupełnie inny niż zboża i kukurydza, bo zboże i kukurydza to jest ten sam gatunek, nie? Dokładnie. Jak przyjedziemy do mnie na pole, też Wam pokażę, mam posiany słonecznik. Opowiem Wam z Krzysztofem całą technologię, krok po kroku, co było wszystko robione, żebyście sobie mogli zobaczyć. I na dużo słabszej glebie, nie? Na dużo słabszej. Tak, no ja mam na takich, no na pieszczystych glebach mam. I też to naprawdę wygląda fajnie, więc ale to któregoś dnia, jak będzie żółto, będzie kwit, to z Krzysztofem się wybierzemy i Wam pokażemy i wszystko po kolei, krok. Myślę, że przed żniwami jeszcze. Myślę, że tak. No, znaczy tak. Głównymi, a po jęczmiennych u mnie pewnie, bo myślę, tak, że tak. Myślę, że może dzisiaj, jak mierzyliśmy, tego nie pokazywaliśmy z Tomkiem, miał 16 jęczmień, to myślę, że pod koniec tygodnia już może mieć te 13. Będzie ładne słońce. No jest taka. Koło 10 tak u nas się muci z około jęczmień, nie? Tak to wygląda. I co, zmykamy dalej na kukurydzę, jedziemy, nie? Dalej. No, będziemy dalej. Panie, wygląda, podoba mi się ta roślina. Chyba w przyszłym roku sobie zrobię tam, co Ci mówiłem, na spółkę z Piotrem. Słuchajcie, przyjechaliśmy na kolejne pole. Takie trochę poletkowe z Tomaszem. Tak. Jesteśmy w odmianie 306P. Naciskałem Tomka, żeby to była właśnie ta odmiana, którą chcę posiać też jako na ziarno w większości, na lepszych glebach, ponieważ pamięta, kto był u mnie, to pamięta, jak ona planowała w zeszłym roku. Z mikro, tu jest mikro zasiana akurat. Z mikro dawała 15, było coś ton na mokro. Na mokro, tak. 15,38, tak. Coś, jeżeli dobrze coś, pamiętam. Też na moje warunki myślę, że było ok, Tomek, no, nie? No jak na ten teren, to jest, tak. To jest bardzo dobry wynik. A jest tu taki fragment pola, gdzie z Patrykiem wcześniej kosiliśmy, taka góreczka tam za jakieś 200 metrów od tamtej strony. Gdzie kosiliśmy z Patrykiem, przygotowując się na polu obok do, jak pamiętacie, ta góreczka tam z tyłu, tam też 306 jest kukurydza po kukurydzy i pszenica, ta, która była siana bezorkowo, wtedy na pokazach. Na tej górce przez 50 metrów każda z odmian sypała lepiej, po prostu coś jej tam pasuje. Ale ta odmiana, w której stoimy, pokazywała wtedy chwilowo przez te 50 metrów, no. Plon 21,65. To jest ten chwilowy plon, który przechodzi przez kombajn. Tak, przez te 50 metrów dziennie. Wszystkie by miały lepiej, ale ta no 21. Tak, więcej, w szoku jestem, że można tyle uzyskać, gdyby to było takie optymalne warunki, tak. Na moich ziemiach kukurydzy, nie? No to są już bardzo duże ilości. Wiadomo, że to nie jest do uzyskania na naszych polach,
Po całości, ale średnio, nie? Tak, średnio zawsze z pola wychodzi to dużo niżej, a ten odcinkowy plon to no są miejsca, gdzie tej glebie coś jej odpowiada, pasuje i faktycznie te plony są dużo, dużo lepsze. To prawda, to prawda. Ale to chwilowe, odcinkowe takie. Dokładnie. Plony, no ale średnia wyszła z podatek 15 ponad, to więc jest bardzo dobry. Zdecydowałem się, zobaczymy jak ona będzie wierna, jak ona odda w tym roku. Jak widzicie, grad no też nie ominął tu z obory, nie widziałem w ogóle pola. Poprzechylała, jednak się popodnosiła. Czyli ja tutaj liczę, że ta 306 da nam naprawdę nam fajny plon. Ja tu jeszcze sobie opryskałem raz ją wcześniej blackjackiem. Po drugiej stronie nie opryskałem, żeby wiedzieć, czy ten blackjack to nam tutaj... Różnica. No to będzie widać, podejrzewam, dopiero przy kombajnie, nie? W plonie, jak wjedzie maszyna. Tu nie będziemy rozcinać, na pewno już tam kolba jest zaplanowana. Obok powiemy tylko krótko, mamy odmianę z... nowość jakaś, to jest taka na próbę. 195P, bardzo wysoka, jest jeszcze poprzechylana troszeczkę. To niektóra, widzicie, bo była bardzo wielka. Ale to wiadomo, no taki chochu jak był, no to mogło tu ją gdzieś złamać. Po prostu, tak? Gdzieś ją tutaj lekko złamało. No ale po prostu z ciężaru iść. Co któraś jest gdzieś tam uszkodzona po tej ulewie. A teraz wejdziemy do Charlotty. Nowość. Tak, to jest nasza nowość. Charlotta jest to odmiana, która jest przeznaczona, czy będzie przeznaczona na kiszonkę. Jest to odmiana, którą w tym roku pierwszy raz zasieliśmy na polepkach, przyglądamy się jej. Jest to V200-250. Jeżeli ktoś zna odmianę Monster, to Charlotta jest do niej bardzo mocno podobna. Zobaczymy jak to będzie na samym końcu, ale no na chwilę obecną wygląda bardzo ładnie. Tak, no to powiedziałeś, za ładnie, bo aż ten ciężar wody, to wszystko tu ją masz, niektóre roślinki, wiadomo, nie to, że niektóre, zobaczcie, o tu idziemy, jest jedna, dwie przechylone są, nie? Nie złamane, ale przechylone, bo w tych mniejszych, gdzie tam ci trafiliśmy, to trafiła złamana. Tu cały czas mamy Charlottę, nie? Tak. No na tą chwilę myślę, że nie ma się czego wstydzić. Jest ciepło, pewnie znowu popada, a woda potrzebna. Tak jest. No, tu na chwilę jej starczy naprawdę, przy tych temperaturach ale nawet wysokich. Po tej ziemi, że jest wodę. Tak, no aż się ugina, nie? Ja jestem ciężki, to się ugina. Ale też liść szeroki, zobaczcie, i to będzie... Będzie, myślę, z tego też jakiś fajny plon. Ona jeszcze urośnie, zanim wyrzuci wiechę, to jeszcze chwilę mienie to... No, jeszcze ma na pewno. Już ją tu czuć, tą wiechę pod palcami, jak się tak przejedzie. Ale jeszcze mam. Ale powiem ci, dawno nie pamiętam takiej ilości wody, bo naprawdę było bardzo sucho, a ale w ciągu 25 nie? minut. To było 25 minut, 50 litrów wody, nie? To są duże ilości. Niestety, no ściana deszczu. Część to, tego spłynie. To cały ciężar tego wiatru i tego to wszystko waliło w to jaźmie. Nie pokładzie to wszystko, nie? Zresztą one chyba nawet jak mówiłeś, dzwonić wtedy do mnie tego dnia, to strasznie były już pochylone. Pochyliło mocno, ale się z powrotem podniosła. Nie wiadomo, że to może jedna gdzieś. Na koniec, słuchajcie, jesteśmy. W nowości to jest Tomkiem. Jest niższa odmiana, ale to ziarnówka, więc nie ma co tutaj kruszyć kopii. Tutaj po tej stronie mamy odmianę kolejną z naszych nowości, to jest DM1310. Jest to odmiana o V220-230 i cechą taką charakterystyczną to jest to, że to jest czysty dent. Ten rynek tych dentów rośnie, zwłaszcza tych dentów z wcześniejszym VO. Klienci szukają takich odmian. Osoby, które znają naszą odmianę, taką jak MAS 140E, powinni sobie tego DMA 1310 spróbować, bo to są bardzo mocno do siebie podobne odmiany. Tutaj po stronie Krzysztofa mamy znowu DM 1300 i to jest znowu odmiana o VO tak mniej więcej 240. Jest to odmiana, która jest czystym flintem. Jest to czysty flint, nadaje się na gryz, nadaje się do przemysłu, na mąkę. Jest bardzo mocno zbliżona pokrojem i plonem, ma być bardzo mocno zbliżona jak odmiana MAS22R. Więc którą tak, pokazywaliśmy wcześniej Wam na tym piasku. Tak, tak, dokładnie, nie? Więc fajnie, kiedy można się odnieść do odmian, które już klienci znają, które już mają tam swoją markę taką pozytywną wyrobioną, bo wtedy jest łatwiej klientowi spróbować nowości, zobaczyć, a jak wiemy, nowe odmiany powinny być lepsze od odmian starszych. Teoretycznie. I praktycznie. I praktycznie. Też jak widzicie, dostała gradu, bo są dziury, nie tak, o tutaj można zobaczyć. Podziurawiło niestety, nawet jest mniejsza.
Czyli jak tak wiało mocno, ta ściana deszczu, chociaż mówię, że tej nie wywróci, bo jest niższa, a także widać, że tutaj na pewno mniej jest uszkodzeń jak tamta wielka. No, co przemawia, że na ktoś na ziarno to bardziej stabilna jest taka, chociaż też złamało, tutaj widzę ten kawałek. No ale no to no, taka siła natury, to już na to nie poradzimy. Nie ma na to wpływu niestety. Będą kolby, będziemy Wam bardziej pokazywać na bieżąco. Za jakiś czas pokażemy, pewnie za jakiś czas już zacznie to, no, na pewno zacznie wychować, więc też przyjedziemy, pokażemy, żeby zobaczyć mniej więcej jak to fało wygląda, nie? Bo no. Będzie już odniesienie, która wiechuje, która nie. Dokładnie. Także co? Tym będziemy kończyć. Będziemy się starali pokazać Wam rzepak. U mojego teścia będziemy się pokazać słoneczniki. U Tomka myślę, że zboża jeszcze o zimę są zielone. Także może w przyszłym tygodniu uda się coś nagrać. Nie tylko z kukurydzy i słonecznika, tylko już coś więcej, bardziej. Jeżeli macie pytania, no to spokojnie dodawajcie w komentarzach. To Tomek na pewno... Będę się starał dzisiaj ten film do kasu razu przerzucić, żeby zaraz wyszedł na bieżąco i żebyście zadali jakieś pytania, kto ma jakieś pytania, to Tomek w następnym vlogu odpowie. Także trzymajcie się, do zobaczenia, bo już go szukają!